Witajcie kochani, wiem, że dzisiejszy odcinek miał być odcinkiem o magicznych kwadratach planetarnych i spokojnie, odcinek taki będzie, powstanie, co się odwlecze, to nie uciecze, natomiast dzisiaj chciałabym jednak jeszcze na chwilę powrócić do ostatniego mojego filmu, gdzie mówiłam o trzech siłach działających we wszechświecie, bo po waszych komentarzach odnoszę takie wrażenie, że zostawiłam was trochę z takim niedosytem i nie do końca jest dla was chyba jasne, jak wzmocnić swoją energię dodatnią na tyle, żeby po zderzeniu z energią ujemną i wprawieniu w ruch energii neutralizującej nasz ładunek dodatni pozostał z górką, tak? Tak to określę. W tym celu przedstawię wam dziś magiczny trening energii starożytnych szamanów z Meksyku, który mogliście też oglądać w serialu Netflixa pod tytułem The OA, ponieważ nie wszyscy prawdopodobnie oglądali już ten serial, a być może będziecie chcieli go jednak zobaczyć, to nie będę spoilerować, o czym jest film. Wspomnę tylko, że istotną rolę w fabule odgrywają właśnie wspomniane ćwiczenia magiczne, ale po kolei. Jak wykorzystać trzecią siłę do wzmocnienia wyjściowego ładunku dodatniego? Tak jak mówiłam w poprzednim filmie, tak? Jeśli przystępujemy do działania z ładunkiem energetycznym dodatnim, powiedzmy przykładowo, tak? Plus 2 i zderzamy go z siłą oporu minus 2, to następuje całkowita neutralizacja i w efekcie uzyskujemy 0, czyli totalny brak jakiegokolwiek efektu. Aby uzyskać jakikolwiek efekt, nasz ładunek dodatni musi być liczbowo większy od ładunku ujemnego. I gdybyśmy tylko dysponowali chociaż ładunkiem plus 3, to przy zderzeniu z ładunkiem minus 2 już jesteśmy o 1 na plusie, nie? Jak jednak zwiększyć tę pierwszą siłę, tę siłę dodatnią, tak? W tym celu, kochani, możemy wykorzystać magiczny trening energii szamanów starożytnego Meksyku, czyli Tensegrity. Bo choć jest to bardzo zaskakujące, to wiedza ta była bardzo dobrze w starożytnym Meksyku znana i magiczne ćwiczenia wchodzące w zakres tego treningu nie zostały przez szamanów wymyślone, lecz zupełnie przypadkowo odkryte w stanach takich szamańskich stanów podwyższonej świadomości, tak? I zauważyli ci szamani, że będąc właśnie w takim stanie, przyjmując pewne pozycje lub poruszając w określony sposób kończynami, czyli rękami albo nogami, doświadczali oni właśnie takiego niezwykłego wręcz poczucia błogości i odmiennego od naszego widzenia rzeczywistości. I to właśnie podczas tych podwyższonych stanów świadomości ci szamani odkryli, jak tak naprawdę wygląda nasz wszechświat. I świat widziany oczami szamanów różni się trochę od tego, jak my go widzimy. Według ich relacji wszechświat ma być złożony z takiej nieskończonej liczby pól energetycznych, przypominających takie świetliste włókna, które wystrzeliwują we wszystkich kierunkach. I włókna te przenikają świetliste kule, które są właśnie ludzkimi istotami. Tak, właśnie, jesteśmy świetlistymi kulami. Czarownikom udało się również odkryć energetyczną konfigurację człowieka i zgodnie z ich wiedzą jesteśmy skupiskiem pól energetycznych zlepionych razem dzięki sile wibracji, która związuje te pola energetyczne w takie świetliste jaja lub kule energii. I prawdopodobnie starożytni czarownicy mieli trochę większą masę energetyczną niż my mamy dzisiaj i dlatego energetycznie jawili się oni w takich podłużnych kształtach, tak? Czyli jako świetliste jaja, a dzisiejszy człowiek musiał przez pokolenia utracić jednak coś ze swojej masy energetycznej, gdyż ten dzisiejszy człowiek jawi się głównie w kształcie świetlistej kuli. Te świetliste jaja są właściwie już niespotykane, tak? I to właśnie ta świetlista sfera jest przez czarowników uważana za nasze prawdziwe ja, gdyż nie da się jej już dalej zredukować
na poziomie energetycznym. Aby ją zobaczyć, to potrzeba użyć całych naszych zasobów energetycznych, jakimi dysponuje człowiek, ale u nas te zasoby są zablokowane i o tym powiem Wam dalej, dlaczego one są zablokowane i jak je odblokować, tak? Na tylnej powierzchni tej świetlistej kuli znajduje się jeden taki punkt, który świeci dużo jaśniej i ma on decydujące znaczenie w procesie przekształcania energii w dane zmysłowe i ich późniejszej interpretacji. Tak, czarownicy nazywali to miejsce zmontowania percepcji punktem zbierającym. I znajduje ten punkt zbierający, on się znajduje u każdego człowieka w tym samym miejscu. Jest to na wysokości łopatek, na wyciągnięcie ręki z tyłu, tak? Chociaż ja przyznam Wam się szczerze, że podejrzewam, że u osób w spektrum autyzmu ten punkt może znajdować się w nieco innym miejscu i dlatego ich postrzeganie świata różni się od naszego postrzegania. Takie umiejscowienie punktu zbierającego jest efektem przyzwyczajania i procesu uspołeczniania, tak? Dlatego człowiek niezachwianie wierzy, że świat, w którym żyje, jest jedynym istniejącym światem, ale jest to oczywiście tylko i wyłącznie jego iluzja, bo w rzeczywistości istnieje szokująca liczba światów dostępna dla naszej percepcji. Są to w pełni kompletne sfery, gdzie człowiek może działać i walczyć, żyć, może również umrzeć, dokładnie tak samo jak w naszym codziennym życiu, tak? Czarownicy byli głęboko przekonani, że każdy z nas ma wrodzoną i ściśle określoną ilość energii, która jest w żaden sposób niepodatna na czynniki zewnętrzne, tak? Czyli żadne zewnętrzne oddziaływanie nie może ani tej energii w nas zwiększyć, ani tej energii zmniejszyć. Nie ma zresztą potrzeby jej w ogóle zwiększać, gdyż jest jej wystarczająco dużo, aby każdy z nas mógł przekroczyć ograniczenia normalnej percepcji i wkroczyć do niewyobrażalnych światów, których praktyczna wartość w żaden sposób nie różni się od wartości zwyczajnego świata, tak? No dobrze, ale teraz powstaje takie pytanie, tak? Jeśli posiadamy wystarczająco dużo energii, aby to osiągnąć, to czemu nieustannie ponosimy klęskę? I zawdzięczamy to wpływom naszej kultury i środowiska społecznego, które wykorzystują każdą cząstkę naszej wrodzonej energii do utrzymania ustalonych wzorców zachowań, tak? Które nie pozwalają nam na przełamanie barier normalnego postrzegania. Ale świadomie lub nie, ludzkość wciąż próbuje przełamać te bariery, na własną rękę oczywiście, i stąd tyle mamy narkotyków, używek, różnych ceremonii, rytuałów w naszym współczesnym społeczeństwie, tak? Bo my nieustannie do tego dążymy. Tymczasem bariery te należy przełamać na poziomie energetycznym, gdyż powodzenie zależy tu tylko i wyłącznie od dostępu do odpowiedniej ilości naszej własnej energii, którą my dysponujemy, ale ona jest w nas zablokowana. A ponieważ ta nie może wzrastać, należy ją po prostu przenieść na jej właściwe miejsce i wtedy będziemy mieli wystarczająco dużo energii, żeby manifestować, kreować, tworzyć cuda, cuda na kiju, nie? Energia to została usunięta z centrów witalności w naszym ciele, a ona, te centra witalności w naszym ciele, one jej potrzebują, aby doprowadzić do równowagi pomiędzy czujnością umysłu a sprawnością fizyczną, tak? I chwilowo zatrzymując system interpretacji właściwy dla ludzi, możemy zyskać takie widzenie, czyli osiągnąć ten stan podwyższonej świadomości i zobaczyć energię jako płynny ruch, taki strumień, wibrację wywołaną przez wiatr, zobaczyć energię w jej ruchu jako takie płynące, taką płynącą we wszechświecie, nie? I każda część naszego ciała bierze udział w przekształcaniu tego wibrującego, płynnego ruchu, tego strumienia wibracji w pewną formę bodźców zmysłowych. Całkowita suma tych bodźców zmysłowych dzięki przyzwyczajeniu zostaje przetworzona w system interpretacji i postrzegania świata w specyficzny dla nas sposób.
Czarownikom starożytnego Meksyku udało się jednak wyłączyć ten system, dzięki czemu zyskali oni widzenie, że nasz wszechświat przypomina cebulę złożoną z tysiąca warstw, tak? My jednak na co dzień widzimy tylko jedną taką warstwę, pomimo iż pozostałe warstwy mieszczą się w zakresie naszej percepcji. To nie jest tak, że mamy ograniczone zmysły i my nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć. My wszystkiego mamy tyle, ile trzeba, tylko nasza energia jest zablokowana. Nie wykorzystujemy całkowicie naszej dostępnej nam energii, tak? I dzieje się tak dlatego, że jako skupiska pól energii jesteśmy zapieczętowanymi takimi jednostkami energetycznymi o określonych granicach, które nie pozwalają ani na wejście, ani na wyjście energii. I zatem energia istniejąca w takim skupisku pól to wszystko, na co możemy liczyć, tak? Niestety mamy też naturalną skłonność do wypierania tej energii z naszych centrów witalności, które są umiejscowione, tutaj nie chcę wchodzić już w takie szczegóły, ale jedne są po naszej prawej stronie ciała, na krawędzi klatki piersiowej, inne są po lewej stronie ciała, jeszcze inne na plecach, u nasady szyi. Kobiety mają dodatkowo dookoła macicy i jajników, tak? I w jaki sposób wypieramy tę energię z naszych centrów witalności? Ano po prostu zamartwiając się i poddając napięciom naszego codziennego życia. Wyparta energia gromadzi się na peryferiach tej świetlistej kuli, jaką my jesteśmy, gdzie tworzy czasami nieraz taką grubą warstwę podobną do kory, tak? I przywrócenie tej energii ma decydujące znaczenie w naszym życiu. Jak to jednak zrobić? I odpowiedzią jest właśnie Tensegrity, czyli ta nowoczesna wersja magicznych ćwiczeń szamanów starożytnego Meksyku. Termin ten pochodzi z architektury i oznacza on zastosowanie w strukturach szkieletowych elementów podlegających stałemu rozciąganiu i elementów czasowo ściskanych w taki sposób, który zapewnia tym elementom optymalną wydajność, tak? Czyli to, co wykorzystywane jest przy budowaniu mostów, tak? Ten most musi pracować, bo jak nie będzie pracował, to po prostu się zawali, tak? Załamie. I to połączenie, Tensegrity, to jest połączenie dwóch pojęć, tak? Tension, czyli napięcie, i Integrity, czyli integralność, spójność. A to są dwie napędowe siły naszych ćwiczeń, czyli napinanie i rozluźnianie ścięgien oraz mięśni, plus traktowanie ciała jako takiej zdrowej, kompletnej i doskonałej całości, czyli integralność. Magiczne ćwiczenia pobudzają energię nagromadzoną w tej świetlistej kuli, jaką jest każdy człowiek, i zwracają ją z powrotem do ciała fizycznego, tak? Aktywują one zarówno samo ciało jako fizyczną jednostkę, która cierpi z powodu rozproszenia tej energii, jak również ciało jako taką jednostkę energetyczną, będącą w stanie przenieść tę rozproszoną energię. I nieprzemieszczona energia na peryferiach tej świetlistej kuli jest zupełnie bezużyteczna, gdyż jest dla nas po prostu niedostępna, tak? My nie jesteśmy w stanie podjąć żadnego konstruktywnego działania, żadnej konstruktywnej kreacji, bo nie mamy wystarczająco dużo energii, bo ta energia jest skumulowana nie tam, gdzie trzeba i jest dla nas niedostępna. Mimo że jest nasza własna, nie mamy do niej dostępu. I Tensegrity to nie są zwykłe ćwiczenia fizyczne, tylko metoda osiągania optymalnego stanu bycia, tak? Magia tych ruchów to subtelna zmiana, to jakaś taka ulotna właściwość, rodzaj lśnienia, światło w oczach, dotyk ducha, odnowienie więzi ze wspaniałą siłą życiodajną. Dzięki tym ruchom zmieniasz percepcję i przenosisz się do odmiennych stanów istnienia, w których odczuwasz świat w sposób nie do opisania, tak? Pamiętaj zawsze, że magicznych ćwiczeń nie wolno praktykować jak zwykłych ćwiczeń, tak? Niezależnie od tego, co o nich myślisz, czy wierzysz w to, że one działają, czy zupełnie nie wierzysz,
to one i tak będą wzmacniać Twoją świadomość. Jednak niemądrze byłoby po prostu traktować je jako zwykłe ćwiczenia, bo nie są zwykłymi ćwiczeniami, tak? Bo są ćwiczeniami magicznymi, które mogą doprowadzić praktykującego do porzucenia maski uspołecznienia. I nie wiem, czy pamiętacie, ale mówiłam o tym w odcinku na temat tych procesów alchemicznych transformujących człowieka, że porzucenie masek jest charakterystyczne właśnie dla drugiej fazy alchemicznego magnum opus, czyli fazy rozpuszczania. Czyli tensegrity pobudza w nas również transformację. Wykonując te ćwiczenia, nawet od niechcenia, zatrzymujesz swój własny umysł, a Twoje ciało uświadamia sobie, że wszystko, co istnieje, nie jest wcale nieprzerwanym łańcuchem pokrewnych sobie przedmiotów, tylko strumieniem, nieustannym przepływem. I strumień ten można zatrzymać, można zbudować coś w rodzaju tamy i przekierować jego bieg, tak, w inne miejsce. Dzięki magicznemu treningowi zwykle zaskorupiała energia zostaje uwolniona i zaczyna wnikać do wirów witalności w naszym ciele. I tylko dzięki tej odzyskanej energii jesteśmy w stanie powstrzymać zwykle niepowstrzymany i zawsze szkodliwy strumień. Jest rzeczą bardzo ważną, aby skupić uwagę na pewnym określonym aspekcie magicznych ćwiczeń. Skupienie to powinno być wolne od napięcia, bo powinno być takie traktowane na luzie, jak zabawa, tak? I ćwiczenia te należy praktykować dla samej praktyki, niczego nie oczekując. Wyłączamy oczekiwania. Efekty przyjdą same, nie musicie ich oczekiwać, tak? Pierwszym krokiem do przywrócenia naszej wrodzonej energii na właściwe miejsce jest doskonała kondycja fizyczna. Doskonała sprawność fizyczna i mentalna to są takie dwie najważniejsze kwestie w życiu szamana. Dają one mu trzeźwość umysłu i praktyczność, a także ostrożność, która umożliwia mu zachowanie równowagi między śmiałością a taką brawurą, tak? Czyli wszystko to, co jest mu niezbędne do wejścia w inne wymiary postrzegania. I kiedy Carlos Castaneda dopytywał Don Juana, dlaczego właśnie ta doskonała kondycja fizyczna jest taka istotna i taka ważna, i czy do odbycia podróży nie wystarczy po prostu samo pragnienie odbycia tej podróży, to miał usłyszeć właśnie w odpowiedzi, że nie, choćbyś się zesrał, cytuję dosłownie, tak? Sama tylko myśl o tym, że można stanąć twarzą w twarz z nieznanym, nie mówiąc już o wkroczeniu na jego terytorium, wymaga jaj ze stali i ciała, które da radę je utrzymać. Na co Ci się zdadzą takie jaja, jeśli nie będziesz czujny, sprawny i nie będziesz miał silnych mięśni? To właśnie odpowiedział Don Juan Castanedzie na pytanie, dlaczego nasza kondycja fizyczna jest tak bardzo ważna w tym całym procesie. W alchemii mamy takie pojęcie jak flos sapientum, czyli kwiat mądrości, i flos sapientum symbolizuje przebudzenie naszej fizyczności jako bramy dla naszej duchowości, tak? Aby doznać przebudzenia duchowego, najpierw trzeba przygotować swoje ciało. Dla alchemika to wskazanie, że ma traktować swoje ciało jako właśnie taką świątynię, tak? Ma je obserwować, ma wsłuchiwać się w nie, ma słuchać jego wskazówek, jego podszeptów, szukać w nim prowadzenia, tak? Aż nastąpi całkowite zjednoczenie ciała i duszy i ciało zacznie służyć wyższym celom, jakie ta dusza będzie mu wyznaczała, tak? Takie zjednoczenie ciała i duszy często możemy obserwować u tych artystów, którzy pracują z ruchem, tak? Czyli na przykład u tancerzy, u atletów, a również podczas procesu narodzin. Taka ciekawostka, tak? I nieprzypadkowo, zwróćcie uwagę, na plakacie promującym serial Netflixa DOA pojawia się właśnie schemat przypominający świątynię człowieka w Luksorze, tak? Ta świątynia człowieka w Luksorze, nazywana też po prostu świątynią człowieka, jest poświęcona rodzajowi ludzkiemu, jednakże nie chodzi tu o wszystkich ludzi niezależnie od poziomu ich świadomości, a jedynie o tych znajdujących się na poziomie drugim, na którym znajdujemy się obecnie, tak? Prawdopodobnie wciąż jeszcze
się znajdujemy na tym poziomie. I wszystkie pomieszczenia w tej świątyni odnoszą się do różnych części ludzkiego ciała. Od stóp do kompleksu świątynnego w Karnaku biegnie droga długości kilku kilometrów i człowiek jest tutaj przedstawiony jako taki mikrokosmos, a świadomość to świątynia w tym człowieku. Nikola Tesla również zdawał się, kochani, bardzo dobrze zdawać sobie z tego wszystkiego sprawę, gdyż wiele jego wynalazków opracował obserwując mechanizmy ludzkiego ciała właśnie, tak? I przykładowo taki wynalazek jak Tesla Coil, czyli cewka Tesli, jest oparty na systemie czakralnym człowieka. Myślę, że to chyba nikogo już nie zaskakuje, tak? No dobra, ale wróćmy do naszych meksykańskich czarowników, którzy pogrupowali wszystkie sklasyfikowane przez siebie pozycje ciała i ruchy, aby nasycić je ruchem, tak? Oni uważali, że im większa jest grupa tych ćwiczeń, bo możemy je wykonywać pojedynczo, ale możemy je wykonywać w grupach. No i to wykonywanie w grupach jest dużo bardziej efektywne i owocne, bo kiedy wykonujemy ćwiczenia w grupie, one są, odnoszą lepsze efekty nasycenia, tak? I tym bardziej musimy wysilać pamięć, aby zapamiętać wszystkie te ruchy. Taka praktyka zmusza nas do wykorzystywania pamięci kinestetycznej, której prawie nie posiadamy, gdyż przepełniają nas wspomnienia naszych sukcesów i porażek, nasze codzienne sprawy. Po prostu mamy za bardzo zajęty mózg, za dużo myślimy, za dużo planujemy, za dużo kombinujemy, za dużo rozpamiętujemy, żeby posiadać wystarczająco dużo pamięci, żeby móc te wszystkie ruchy po prostu zapamiętać, tak? Żeby zapamiętać całą sekwencję ruchów, musisz zrobić dla nich miejsce i wyrzucić ze swojego mózgu jakieś wspomnienia. Bez rozszerzenia tej pamięci kinestetycznej nie jesteśmy w stanie nawet naśladować tych ćwiczeń, kiedy pokaże nam je ktoś, kto stoi zwrócony do nas naprzeciwko, tak? I wtedy zacznie nam się mylić, co jest prawo, co jest lewo. Poprzez wytrwałe ćwiczenia nasycimy naszą pamięć kinestetyczną na tyle, że osiągniemy wewnętrzną ciszę, wyłączymy panujący w naszym umyśle zgiełk i zatrzymamy nasz wewnętrzny dialog. I to jest bardzo ważne, żeby ten wewnętrzny dialog zatrzymać, ponieważ mówiąc do siebie, a mówimy do siebie cały czas, nieustannie, tak? Nie wiem, może Wy nie, ale ja to po prostu mam cały czas w głowie jazgot, nie? Bardzo trudno jest zatrzymać ten nieprzerwany strumień myśli, który przepływa przez nas, nasz umysł, nie? Więc mówiąc do siebie, wzmacniamy postrzeganie świata. Cała ludzka rasa utrzymuje określony poziom funkcjonalności, wydajności za pomocą właśnie tego wewnętrznego dialogu, który się w nas nieustannie odbywa. I to właśnie poprzez ten wewnętrzny dialog utrzymujemy punkt zbierający w pozycji wspólnej, czyli na wysokości łopatek, w odległości wyciągniętej ręki, tak? Wszyscy mamy ten punkt w jednym miejscu i utrzymujemy go w tej stałej pozycji, właśnie prowadząc ten nieustanny wewnętrzny dialog. Praktykując wewnętrzną ciszę zamiast wewnętrznego dialogu, wytrącamy ten punkt zbierający z nieruchomej pozycji i uzyskujemy płynność naszej percepcji. Oczywiście optymalne efekty uzyskamy ćwicząc wszystkie sekwencje, jednakże każde pojedyncze ćwiczenie stanowi ścieżkę do nieskończoności i najważniejsze jest to, aby praktykować jakąkolwiek zapamiętaną sekwencję ruchów, tak? Nie musicie od razu opanować całego treningu, bo to będzie trudne. Ćwiczcie po prostu jakąkolwiek zapamiętaną sekwencję, a wtedy wasza pamięć się wzmocni na tyle, że będziecie mogli opanować pozostałe sekwencje, tak? Wystarczająco długotrwające nasycenie zawsze musi w końcu doprowadzić do przywrócenia waszej energii na jej właściwe miejsce, tak? Jak już wspomniałam, szamani, oni nie wymyślili tych ćwiczeń sami, oni je tylko odkryli. I jakie jest więc pierwotne pochodzenie tej wiedzy na temat magicznego treningu? Przez wiele lat wiedza ta była czymś w rodzaju takiego ukrytego skarbu przechowywanego dla ludzkości. No i teraz pewnie możecie zapytać, no dobrze, ale przechowywanego przez kogo i gdzie? Nie, to nie bogowie przechowywali tę wiedzę dla nas, lecz trochę bardziej bezosobowa siła.
istniejąca we wszechświecie, taka jak w rodzaju światła czy grawitacji, tak? To czynnik formujący, siła wibracji, łącząca skupiska pól energii, którymi my jesteśmy wszyscy, tak? W jednolitą i spójną jednostkę. I ta siła wibracji jest czynnikiem, który nie pozwala na wchodzenie czy wychodzenie energii ze świetlistej kuli, tak? To właśnie ta siła za to odpowiada. I współcześni astronomowie porównaliby to do tego, co zachodzi w centrum galaktyk we Wszechświecie, gdzie siła o niewyobrażalnej mocy utrzymuje gwiazdy na swoich miejscach. I siła ta, kochani, to nic innego, jak znana Wam już pewnie, no mam nadzieję, że Wam znana, czarna dziura. Dawni czarownicy dobrze zdawali sobie sprawę z tego, że pola energii, jakimi jesteśmy, pozostają spójne z powodu pewnego rodzaju wibracji, która wszystko ożywia i utrzymuje we właściwym miejscu. I widzicie, kochani, znowu zatoczyliśmy koło i wróciliśmy do czarnych dziur, które z czasem jawią mi się jako coraz bardziej inteligentne, coraz bardziej uczuciowe, ale o tym już, kochani, w oddzielnym filmie. I teraz mam do Was taki apel, bo ja chciałabym tę sekwencję dla Was nagrać, dlatego że nie ma takich filmów, z którymi można byłoby ćwiczyć te Tensegrity, tak? Nikt takich filmów nie opracował. Z książką, można ćwiczyć z książką, ja już Wam pokazuję, co to za książka. To jest książka Carlosa Castaneda, Magiczny trening energii. Ale zanim przeczytacie tę książkę, to polecam Wam jeszcze, jeśli czytacie po angielsku, bo jeśli nie czytacie po angielsku, to polecam Wam ścieżkę Tolteków najpierw, a potem właśnie tą Castanedy. No i opisy tych ćwiczeń, one są dosyć trudne, dosyć ciężkie. Trudno jest faktycznie zapamiętać opisy tych ćwiczeń. Trudno jest jednocześnie czytać opisy i jednocześnie ćwiczyć, więc nagranie takich ćwiczeń z pewnością by się przydało. Ja na pewno będę tę sekwencję wykonywała, więc spróbuję taki trening również dla Was nagrać. Oczywiście nie tak szybko to nastąpi, bo obiecałam przecież Wam te magiczne kwadraty planetarne i chciałabym jednak tego Teslę dalej pociągnąć, więc Castaneda chwilowo musi poczekać. Ale do czego zmierzam? Chciałam Was poprosić, bo jest nas na tym kanale 15,5 tysiąca, i myślę, że może znalazłby się ktoś, kto chciałby te ćwiczenia po prostu razem ze mną nagrać. Wtedy poszłoby to szybciej. Może ktoś się skusi, wtedy ja bym Wam po prostu skopiowała te opisy tych ćwiczeń, podzielilibyśmy się jakoś tymi ćwiczeniami. Przydałby się też jakiś pan, bo tam są specjalne sekwencje dla panów. No i jeśli ktoś chciałby te ćwiczenia nagrać razem ze mną, potem byśmy to jakoś zmontowali w całość. Tak, dla wspólnego dobra i dla wspólnego użytku. Możemy nawet nie monetyzować tego filmu, żeby tam się nie wyświetlały żadne reklamy i nie przerywały w czasie ćwiczeń. Więc gdyby ktoś był chętny i chciał się podjąć stworzenia takiego filmu razem ze mną, to zapraszam do współpracy. Piszcie w komentarzach, ja będę się odzywać i wtedy będziemy się jakoś umawiać prywatnie. Albo piszcie na Instagramie moim, tak? W wiadomościach prywatnych. Też tak możemy się umówić. I mam nadzieję, kochani, że teraz mamy już taką trochę większą jasność, tak? Skąd wziąć tą nadwyżkę energii, nie nadwyżkę energii, tą brakującą energię, tak? O właśnie, brak energii. Jak zredukować ten brak energii, żeby mieć wystarczająco dużo mocy do kreowania naszej własnej rzeczywistości. Ja już się z Wami żegnam. Tradycyjnie poproszę o lajki, tradycyjnie poproszę o komentarze. To nie tylko bardzo pomaga mi, wiecie, w pozycjonowaniu mojego kanału, ale też po prostu energetycznie między nami następuje pewna wymiana. Co będzie ważne, jak zacznę robić czytania z różnych kart Oracle, nie? Żeby między nami ta jakaś energetyczna więź była. I co, ja się z Wami już żegnam i niedługo, bardzo niedługo, niebawem, wpada kolejny odcinek o Tesli i Magilisz przy 69. A tymczasem do zobaczenia. Buziaki, pa!